Na czym to żeśmy skończyli, proszę Państwa? Na niezwykle udanym pojedynku mieczem z ptaszkiem. Strzelanie z łuku mi nie szło zupełnie, natomiast... jeżeli chodzi o walkę wręcz, to jakoś sobie poradziłem. Widzę, że mam tutaj kilka umiejętności do wydania. Na przykład w atrybutach jest... bezcenny. Bezcenny to pozwala... rzadziej się chce spać, więc weźmiemy sobie to. A co mi szkodzi? Natomiast w umiejętności walki mamy obronę. Pewny chwyt. Tak, pewny chwyt powoduje, że przeciwnik się męczy szybciej. Podczas starcia. Natomiast w mieczu... co mamy? Miażdżący cios, a to są jakieś takie kombosy. To by wpłacił 100 zł. Miłego wieczoru. I ja ci miłego wieczoru życzę tobie, dziękuję bardzo. To są jakieś specjalne ciosy, ale... a to można wydać, nie? Kupimy sobie miażdżący cios. Pchnięcie, cięcie, pchnięcie. To po tych pojedynkach, które miałem wczoraj, bardzo mnie się to zadziałało dobrze. Ale tak patrzę... co tutaj jest... tak, wydaje mi się, że do tego pomysłu na postać to mi bardziej będzie pasować macka, ale... cholera wie. Olejmy tą sprawę. Ouch. Mamy jakieś idealne bloki, pewne chwyty i tak dalej, i tak dalej. Umiejętności. Czytanie. No słabo z tym czytaniem u mnie, nie? Ale coś tam powinienem mieć. Jedzenie. Czy to jeszcze się w ogóle nadaje do zjedzenia? Głodny nie jestem. Mamy starą mapę. Ciekawe. O, Holender. Mapa skarbów. Tak jak już trochę ogarnę bardziej sytuację, to będę wiedział, co na ten temat myśleć. Trzeba by było też ponaprawiać te rzeczy, co ja tutaj mam. Coś tu się źle ułożyło. Bo to można naprawiać i trzeba naprawiać, nie? Tak słyszałem. Ktoś mówił, że mam jakąś książkę i żebym ją przeczytał, ale... nie widzę za bardzo książki wspomnianej, więc pal licho z książką, nieprawdaż? Zobaczmy, co tu się jeszcze szykuje. Buława, tak to się nazywa. Trening czy nie? Porozmawiaj z Bernardem. Zemsta, wiadomo. Ptaszek w garści, okej. Okay. Jaki to miał być dźwięk? Skóra. To są stare rzeczy. Tak czy inaczej, no trzeba by niedługo szukać miejsca do spania. Coś nie mogę broni żadnej wyciągnąć. Proszę. Ta igła wymaga zręczności. Strzęp to jest coś, czego będę używał. To są szable chyba też, nie? No właśnie. A szable wymagają zręczności. Zamek sobie swoim tempem żyje. Ciekawy jestem, czy ja mam gdzie spać, bo to też jest ważna rzecz. Już nie pamiętam tego zamku. Usiadł. Nie wolno tu wchodzić. Władowałem mu się do łożnicy. Dobra, zerknijmy, czy gdzieś tutaj jest... bo jest tawerna gdzieś. Czy ja mam jakieś takie miejsce, w którym mógłbym spać? Karczma jest. Łowczy. Nie mam pojęcia. To może być spory problem. A, u młynarza. Gdzie ten młynarz? Trzeba by przejść tam, nie? Tak. O, i czas ucieka. Też. Fajnie to zrobili. Takie małe drobnostki, a? Chyba w tej chacie.
O ile pamięć mnie nie myli. Chyba mnie nie myli. Teraz mógłbym coś poczytać, gdybym miał coś czytać, ale nie mam chyba, nie? Ktoś wspominał o czytaniu księgi, ale nic z tych rzeczy. Czy powiadomienia są? Tak, są powiadomienia. Tobie do świtu wypadało się przespać, nie? 7 godzin wystarczy. Strawy mi przybywa, nie ubywa. Energii za to przybywa. Spokojnie, mamy co jeść. Tak w ubraniu się położyłem. Ale to chyba nie problem, nie? W zasadzie. Okej. Jedzenie. A, tu jest stan tego pokazany. To zjemy bułkę. I zjemy jabłko. Strawa 54? A co to za trup? Zjadłem coś trującego? Cholera wie. Strawa 54. Zjedzmy jeszcze precelka. 77. Marchew. Sławki mi się kończą. Nie oczekujcie o powieśniaku, że buty będzie zdejmował, okej? Okay? No sobie chłopak tak się położył, bo był zmęczony po tym pojedynku z ptaszkiem. Cały wieczór z ptaszkiem walczył, nie? To był zmęczony. Butów nie zdejmuje. Ptaszek mnie wykończył dzisiaj. No i tak właśnie było. Faktycznie zgara, można by zjeść. Już nie można, już na żarty jestem podle. Przyjemny świt. Zerknijmy okiem, co tu można by ciekawego zrobić. Tu jest ten, z którym można by się po mordzie bić. Ten pierścień. Ach, szlak. Niech będzie, pójdziemy na ten szaberek, no bo co? To gdzieś w tamtą stronę. Wiem, że jedzenie się psuje, wiem. Może wschód słońca zobaczymy. A muszę przyznać, że sobie nieźle poradzili z tą grą. To są też takie głosy, że ona powinna jeszcze z rok być w developingu. Pewnie powinna, za każdej grze służy. Natomiast, no tam już chyba kasy nie mieli, bo to nie był aż taki wielkobudżetowy projekt. A sądząc po cutscenkach, to naprawdę się postarali. Muszę zerkać na mapę co chwilę. No właśnie, tędy ja w ogóle nie dotrę chyba, bo to przez las trzeba by się przebijać. A zobaczymy, może się da przez las przejść, tylko takie wzgórze jeszcze oprócz tego. Okej. Okay. Zobaczymy, czy przez las przejdę w ogóle. Czy mnie jakieś spotka dzikie zwierzę. Powinienem przejść. Całkiem jak w Polsce, no. Czuję się jak u siebie w domu, w sensie jak u wujków. Chorobę na jakiegoś niedźwiedzia nie trafił, bo skończy jak Leonardo DiCaprio. I potem będę szedł, kurde, przez rok na czworaka. Do najbliższej ludzkiej osady. No, wspinam się nie najgorzej. Chyba blisko już jestem, ale to jakieś gospodarstwo tutaj. Może w nocy trzeba było przyjść, ale w nocy to bym się bał. Mówiąc szczerze. Może mnie jakiś wyskoczy, coś złego z lasu.
W sensie dzik? Wilk? Niedźwiedź? Zresztą blady świt jest dosyć, nie? No właśnie, więc może nie jest to powód do zmartwienia, może jeszcze wszyscy śpią. Szubieniczne wzgórze. Cholera. O kurde. Christ, wound. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Peszek will pay for this. Zakopać by się przydało, nie? Myślałem, że już utknę w tym grobie na dłużej. Żubr, bubr. Kurwa, łoś. To nie jest z tego. To nie było z Chłopaki nie płaczą, czy? Wydaje mi się, że jak Chłopaki nie płaczą, to był dobry film. Rany, Julek. Ciężko o polskie dobre kryminały. Poranek Kojota też był niezły, ale już potem E równo się MC kwadrat już było takie sobie. Serio, dawno polskiego kryminału takiego chyba nie było dobrego. Robią masę tych komedii romantycznych, to jest wszystko ten amerykański standard, obniżony o polskie ten możliwości, no ale... W zasadzie szybka podróż by się przydała, nie? Oh yeah! Hej Frost! Frost 5558 wpłacił 10 zł. Jessica, baby please don't make me cry. Tylko buzi daj, Jessica. Baby please don't break my heart. Udowodnię ci. Mój Boże. Oni ciągle śpią. Zrujnował mi klimat, no. Że za wcześnie dla nich jest, widzę. To jeszcze z nim pogadamy. Podejdźmy sobie do górnej bramy. No jak ten czas tu się... To będzie koło godziny 8, może wpadnie ten... Może już się obudzi ten... Ciężko zapamiętać jego imię. Ciekawe. Znacznik mi się przesunął. Widzicie, oni coś tam robią swoje własne rzeczy, ci faceci. You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. A cały czas mam mordę obitą. Muszę się nauczyć, jak prać te rzeczy. Tu coś się też szykuje. Jakiś zleceniodawca, ale to chyba ten, co po mordzie chciałby bić. O, patrzcie, ile tutaj ciekawych miejsc. Można by poćwiczyć z łuku. Nie byłoby takie głupie, nie? Ja nie skipnąłem Jessiki, tylko jej pozwoliłem upłynąć szybciej. Wszystko tak powoli się dzieje tutaj. No nie przeszkadza w żadnym razie, ale... Ale to nie jest tempo, do którego przywykłem. Na razie zadania nas prowadzą. Ja też czekam na taki moment, kiedy będę mógł swobodnie się zacząć przemieszczać po świecie. Hej, śliczna. Chcesz poznać moją historię?
How do the Rat-Eye folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But nie w moim typie. Room for them here. How much longer will they be living in our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with him? Powiadomienia są włączone. Cały czas. Och, tam szpetna, szpetna. Pewnie miałbyś szczęście, jakby na ciebie zrzuciła okiem. Chodzi dosyć dobrze, chociaż... Nie jest to wiedźmińska optymalizacja, nie? Ale to miejsca wyglądają niesamowicie. A, opowiadałem, miałem właśnie opowiadać wam o... w tej chacie, w której mój tato się wychował i w której ja też bywałem w bardzo wczesnym dzieciństwie. To była po prostu taka... ściana... wapnem... pomalowana i strzecha... słomiana albo taka dachówka i wszystko tak... może z 1,5 metra wysokości miało. No i potem się zaczynał dach. A ci co, tak się modlą? Komendant w konsoli na celownik do łuku. Nie, nie będę oszukiwał. Good day to you. Na razie. On po prostu jakiś taki... może jakiś muzułmanin, nie? I do Mekki się... Jak na nich mówili, Maurowie? Dobrze pamiętam? Wtedy? Gdzieś chyba się muszę na górę dostać. Ciężko to wyczaić. Kurde, włamanie bardzo trudne. Nie od tej strony chyba poszedłem. I can see what trials and tribulations await you. What joy and happiness is ahead. Co to jest w ogóle za miejsce? To jest jakiś taki... to jest pełno jakichś zakładów. Jest tu szwaczka. Z tego co widzę, apteka. Apteka. Kurde, no za wcześnie chyba jestem, nie? Może tędy się dostanę. Nie jest to prywatne pomieszczenie, więc jest okej. Okay. Może wypłatę dostanę. My respects to you. Tak, nadal pracuję na dwóch komputerach. Od wczoraj nic się nie zmieniło. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, Bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Okay. I have. He trained me and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav, the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, Bailiff. Okay, może coś o czytaniu. 15 groszy dostałem. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. No proszę.
Utrzymanie porządku. Odbierz swój ekwipunek ze zbrojowni. Na patrolu do słowika. Oh my god. Okej, to jest dźwięk słowika, rozumiem. No dobra. Piękny. Co my tak? Tutaj między 11 a 19. Tutaj mamy ekwipunek ze zbrojowni. To jest pierwsza rzecz, jaką będę robił w takim razie. Przydałoby się sprzedać też ten cały szmelc, który dźwigam. Co my tu mamy? Tu jest jakiś sklep. Good health to you. No dobrze. Sprzedaj. Czerwony kaptur. No dużo to nie będą za to płacić, co? 17 strzał. Może je sobie zostawię na razie. Ta igła to nie, bo to nigdy nie będę używał. Łopata jeszcze niech będzie, bo potem nie będę mógł znaleźć. Pierścień Bianki. Wart troszkę, ale nie będziemy też go sprzedawać. Pochodnia. Rękawice łowcy. Rumianek, co go znalazłem, wart tyle co nic. Waży także niewiele, więc... Stare buty. Nogawice. Za rękawia to na sobie noszę. Okej. Strzała słabej jakości. Pozbądźmy się ich wszystkich. Turniejowa strzała. Okej. Ups. Czyli strzały trzeba dołożyć do łuku. Będę wiedział następnym razem. Jeszcze tą przeszywnicę sprzedam. Majątek kupca 180, twoja reputacja 49, wartość towaru 137,6. Jedzenie. To chyba sobie zostawimy, nie? A co można by kupić u niego? Topór. A topór to jako co? Jest ciekawym. Ale mniejsza z tym. Brązowy purpoint. Purpoint. No, to jest takie coś, co się nosi pod pancerzem najwyraźniej. W koszyku. Potargujmy się. Wypadałoby chyba tutaj, nie? Taka lokacja. Znaczy taki świat, że to... Znaczy nie wiem, szczerze mówiąc. Hi. Okej. Chciałbym więcej, tak? Is this enough? It'll take more than that to persuade me. Okej. Bo ja chcę więcej, nie? No, bo to... This is going nowhere. Nie, no co ty stary? Przecież... O Boże. Co za upierdliwy koleś. Znowu muszę mu sprzedać. O Boże. Tak się od razu poddał? Igła. Okej. Strzały słabej jakości też. To sprzedamy. Nogawice. No i dobrze, nie? Let's have a word about the price. Sure, why not? A, bo dałem wyższą cenę niż za pierwszym razem, tak? Nie no, jak wyższą? Tu jest 180, nie? Spróbujmy tak. 150, że chcę 150, ja chcę dostać 150 za to. Bo pierwsza cena to jest 135. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree.
145, może tak. Since it's you. That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Ej. I'll go for that. No, trochę drożej sprzedałem. To teraz jestem bogaty, nie? 178 groszy. To złotówkę mam. I 78 groszy. To nie zmienia faktu, że nadal muszę się udać po pancerz. Czyli ten kierunek mnie interesuje. To jest A. Dobrze pamiętam? Chyba tak. No może to będzie lepsze opancerzenie niż to, z którym mam do czynienia teraz. Wszystkim broń by się jakaś przydała, taka... Znaczy może pancerz? To karczma. Zasapałem się. Rany boskie, to są takie dystanse odległe. Dystanse. Reputacja handlowa. Podobają mi się takie rzeczy. Uś. Gdzie konkretnie trzeba by się udać? Tutaj? Troszkę się za bardzo się zbliżyli do siebie. Chyba. Okej. Okay. Włamanie. Damn! Co ja teraz muszę zrobić? Odbierz swój ekwipunek. Ale od kogo? I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal. But your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Dobra, co ja tu dostałem? Pałka. Okej, niech będzie. Słabsze jest to niż... No ale może. Przynajmniej chyba nikogo się... Nie, może i tak zabije. Lekka przeszywnica. Okej. Co ja tu jeszcze? Przeszywnica Warhorse. Co jeszcze? Zwykła przyłbica. Odrobinę lepsza jakościowo od tego, co mam. Pikowany czepiec. Okej. To nic tu się nie wydarzyło ciekawego w ramach tego ubioru. To wracajmy. Trzeba się na patrol zgłosić. Pewnie nie jeden raz w ryj będzie można dostać na tym patrolu. Ups. Kawał, co oni tacy? No, a to chyba, że bracy są po prostu. Czy nie? No, to jest piekarnia, można by bułkę kupić. Sprzedamy zaraz resztkę tego ekwipunku, żeby nie dźwigać przy sobie tyle. Skoro żeśmy się już tak ze sklepikarzem dobrze poznali. Tak, wiem, że konie to droga sprawa, bardzo. Bardzo to takie jest ślamazarne, powiedziałbym. Okej, okay. Zbroja. Okej. Okay. Jeszcze się potargujmy. Może to jakieś umiejętności poprawi? Pewnie tak. Agree? We are getting there. Just drop the price a bit more. Okay. Aye, that would do it. No dobrze.
korzyść mam finansową. Zgłosimy się na ten... Może warto by było odwiedzić tego... tutaj. Wrócimy do Peszka. Która to godzina jest w zasadzie. Sprawdźmy sobie. To chyba tak. Mamy godzinę 10, więc i tak w zasadzie za wcześnie. Bo między 11 a 19 mam się tam pojawić. Więc wrócimy do Peszka. Jeszcze do 11 kawał czasu. Czy ja go znajdę tutaj gdzieś? Jest młynarz. Młynarzu! There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Nie mam mowy. I'm not a thief. I won't do it. Tak jest, jestem szlachetnym rycerzem. Corpses isn't a sin. Well, you know where to find me if you change your mind. Czekaj, Peszek. Stój. Parszywcze ty. Okay. I've got the money to pay that debt. And I was afraid you had a chamber pot for a head. Hand it over. That job's still going, if you're interested. Sure, I'm on it. No i dobrze. That job you wanted me to do, I won't do it. I paid both you and the apothecary, so we're even. You're an ungrateful pup, aren't you? Well, suit yourself. If you ever need anything, you know where not to go. Farewell. No, proszę. Nie był zadowolony, wujcio. Może Terensa coś powie ciekawego. Terensa, a mieszkasz strasznie, to wredny jest ten gość. Wychłostałbym go mieczem. What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. No, jestem rozczarowany. Idę się przejść z hrabiną. Odejdź, wieśniaczko. Miałaś okazję. Bo jak zostanę hrabiem, to już na ciebie nie spojrzę. Hrabiem, jak zostanę. Jeszcze trochę za wcześnie. Muszę zabić czas jakoś. Może tu jeszcze jakieś dodatkowe zadanie się przytrafi. Jaka bunda. God be with you, good sir. Dzień dobry, Mila. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick, too. What do you say? I'm not a thief. Find someone else. A pox on you, your kin, and all your descendants. Call yourself a Christian, turning your back on a neighbor in need.
Gdzieś pan będę kradł, kurde, dokładał strażnika. Co oni mają za pomysły? To jest niewiarygodne. Taki jestem. O, kowal chyba. Zobaczymy. O kurde, ua. Nie ukradnij, porozmawiaj. Niechcąco bym kliknął i bym ukradł miecz. I bym pewnie dostał po mordzie. Miecze pewnie drogie. Sprzedaj koszyk, kup. Berdysz, brzytwa. O, buława. Minimalna siła, buzdygan. Ceremonialna buława. Jezu, 13 siły. Ciężki topór. Strasznie trzeba być silnym. Zręczność. Czy tu jest coś, co wymaga siły? Długi miecz. Kolos się nazywa. 34. Ale to, co ja mam u siebie, ten strzęp jest 43. Tylko, że on wymaga zręczności. I nie wiem, czy to jest dobry dla mnie wybór. Nie? Kordelas królewski. Kupiecki miecz. O. Kupiecki miecz zdaje się być, ale 506 groszy! Panie kochany, gdzie mnie będzie stać na takie rzeczy? O rany. No cóż, to jeszcze nie pora, żeby kupować. Ale może coś naprawią mi za mniejszy pieniądz? Zobaczymy. $12 musiałbym płacić. Nie jest źle, nie? Potargujmy się w ramach treningu. O, ktoś został z nami na dłużej! Ej, dzięki za resuba. Może tak? Zorkmest subskrybuje 2 miesiące. To jest taki poważny. Znaczy poważniejszy. Ten. Za dyszkę! Dziękuję bardzo. To pozdrawiam i polecam sprawdzić nową ikonkę Supermana, Super Rocka. Czy to już jest odpowiednia godzina? Powoli się zbliżamy, jestem strasznie punktualny. O 11 mamy ruszyć, o 11 będę. No dobrze. Sprawdźmy z tej strony. What the hell? Co za ban? Proszę nie przesadzać. Panie Frost. Jakie żarty nie przystoją świeżo mianowanemu adminowi. Dobra. Czy ja muszę w kościele się spotkać tam z nimi? A, to nie ban. U mnie było, że ban. No proszę. Dołącz do słowika. Muszę, przepraszam. To raczej nie jest słowik, prawda? To jest ratajski proboszcz. Kościelnych to można okradać. Ale chyba drzwi zamknięte. Żebym się tu teraz nie zabił. Przypadkiem. I tu się msza odprawia z tego tutaj. Się stoi i się mówi do wiernych. Nawet zgrabne miejsce. Miałem pić z księdzem, no jak będzie okazja, to się napijemy. Dobra. Co ja ci poradzę? Znowu jakieś gniazdo odkryłem.
Czy to gdzieś tu? Czy to jesteś słowik? Jednak słowik. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together. I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Skull, it flies in ruins. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Nice. This is our church, St. Matthew's. Yeah, okay. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the Lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Chyba nie lubią tego księdza. Za bardzo. W Czechach to się z kościołem za bardzo nie pieścili również. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there. And our maestro proto notarius, the scribe. Look, smell. And the jailhouse. Aren't they lovely? You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and two people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. To się przynajmniej czegoś dowiem. No to tam na tym wzgórzu był kat. Miałem okazję wykopać trupa w jego okolicy. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. I don't want you here. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Yeah. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Oh. I think you'd better go. I'd like to know why. I've got a right to be here. No one asked for your opinion. You'll end up in the stocks if you're not careful. Good man. Please don't drive me away. Not another word. Clear off. Wait, I know you. You're Henry, the blacksmith's boy from Scallets. Your father would be ashamed of you treating a neighbor like that. Oh my god. Wynosi się z miasta. Głupia krowa. Co zepsułem? Co zepsułem? Nie zepsułem. No facet ma tu sklep, no. I know you have it hard, but if you want to beg, then clear off to the church. Have you no shame? Sorry, but that's the law. I know. Thank you. I'm glad to see an honest man can still count on the law. Już chcieli się, żebym od krowy ją. You did the right thing. At least there's peace. Wiecie? Dobrze zrobiłem. Tak czułem, że dobrze robię.
Popieram kapitalistów. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord. Our lord almighty! Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Jan Jaśko, zwany Ptaszkiem. Jaśko Ptaszek, boż. Nie dość, że niezwykłe imię, to jeszcze to nazwisko. Dobra, może się będą bili o to, ale wątpię. To chyba nawet nie dotyczy nas ta historia. A zresztą obaj zdają się w zgodzie żyć, więc nie widzę problemu. Też idiotycznie strasznie, bo ten starszy to zarządzał tym miejscem tyle i musi ją... No dobrze. Wyobraźcie sobie, ja w zasadzie jestem... And that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Już godzinę jestem tutaj dzisiaj i w zasadzie nic się nie wydarzyło. Aż sobie zapiszę. Nie dlatego, że muszę i czuję zagrożenie, ale boję się, że jak mi się zawiesi i znowu będę się przez godzinę zasuwać. To się przekręcę. Już zerkam na czata, żeby zobaczyć, co tam ciekawego. Rany boskie. Let's move along to the inner bailey. Mam nadzieję, że to jest ostatnia taka... Znaczy, że to jest ostatni taki spacer. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. No cóż. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Scalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Rany boskie. Zastanawiam się,
Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smil is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Zastanawiam się, czy o 22 nie przeskoczyć na Sea of Thieves. Przypuszczam, że potem już będzie więcej akcji w tym Kingdom Comes, ale po prostu... No nie mogę już. Chociażbym sobie sprawdził to Sea of Thieves. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. No dobrze. Mam mu przemówić do rozsądku. Raczej nie skończy się... Nie skończy się tu na wojowaniu. Może warto łuk przygotować. A tankard here. Yeah, give me a minute. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. I... Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff. Oh, God forbid, Captain Bernard. Out! Nie przejął się za bardzo, nie? Powoli. Oddawaj kurczaka. Here you are, and good health. Are you serious? Have had a bit of grub. That fool got me all worked up. Nie będę stoper. Ja nie lamentuję. Ja rządzę. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Ooh, why not? No, on zapisał mi grę. Skucha? Jaka skucha? We'll see. Dwie pary. To co chodzi z tym? Z tą grą, bo to nie jest taka. This'll be the one. Here, enjoy it. Mamy trzy jedynki. Jak to się liczy? O co chodzi? Oznacz kostkę.
Jeśli chcesz spróbować szczęścia w każdej szanowanej karczmie, możesz zagrać w kości. Aha, jedynka to jest 100 punktów, 50 punktów jest za piątkę. Za 3 z rodzaju zdobywa się 100 punktów razy ilość oczek, na przykład 400. 3 jedynki to 1000 punktów. A, to dlatego on ma. Rozumiem. 4 lub więcej z rodzaju są warte dwukrotnie sumę punktów za 3 z rodzaju, czyli okej. Okej. Liczba punktów, które zdobyłeś. Okej. Ups. 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 3 trójeczki, nie? I 2 dwójki. No i co teraz? O kuźwa, nie chciałem się poddać. Jezus. No dobra, nieważne, jeszcze to przestudujemy. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. What is it? Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Scarlet, but here in Rate we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the Rat House. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rate at night without a torch. Here, take this one. No dobrze.